Proszę Państwa, dzisiaj odpowiem na kolejne pytanie moich widzów dotyczące przerw, zasad odbioru przerw. Przynajmniej dwa filmy na ten temat nakręciłem, ale dzisiejszy odcinek jest o tyle nietypowy, że kilku widzów, niezależnie od siebie, w stosunkowo w krótkim odcinku czasu zadało dość nietypowe pytanie odnoszące się do zasad odbioru przerwy po 4,5-godzinnych okresach prowadzenia pojazdu. Akurat w tym konkretnym przypadku będę odpowiadał na pytanie kolegi Kempa Tracker, ale tak jak wspomniałem, tych pytań było kilka bardzo, bardzo do siebie zbliżonych treściowo. A mianowicie pytanie brzmi, czy przerwę 45-minutową należy odebrać natychmiast, bezpośrednio po 4,5-godzinnym okresie prowadzenia pojazdu, czy też ta przerwa może być odebrana nieco później, na przykład 4,5 godziny prowadzi pojazd kierowca, po czym na przykład przez godzinę realizuje dyspozycyjność, po czym na przykład przez godzinę jest w innej pracy, po czym dopiero odbiera przerwę 45-minutową i ponownie realizuje okres prowadzenia pojazdu kolejny, na przykład maksymalnie 4,5 godziny. Czyli jeszcze raz, czy przerwa musi być odebrana bezpośrednio po 4,5 godzinach prowadzenia pojazdu, czy też może być zrealizowana nieco później, byle tylko przed kolejnym 4,5-godzinnym okresem prowadzenia pojazdu. Proszę Państwa, pytanie jest bardzo dobre. Ja je postaram się rozłożyć na czynniki pierwsze na dwa sposoby. Po pierwsze, odwołując się do wykładni językowej, czyli tak zwanej wykładni pierwszego stopnia, wykładni językowej zarówno artykułu 4 rozporządzenia 561, jak i artykułu 7 tegoż rozporządzenia, oraz do wykładni, odwołując się do wykładni funkcjonalnej. Czyli do funkcji, jaką legislator nadał tej normie, która definiuje zasadę odbioru i moment odbioru przerwy. Najpierw, proszę Państwa, odwołam się do wykładni językowej, czyli tej wykładni pierwszego stopnia, tej, można by powiedzieć, najważniejszej. A mianowicie, proszę zwrócić uwagę, że artykuł 7 rozporządzenia 561 stanowi, że przerwa musi zostać odebrana po 4,5 godzinach prowadzenia pojazdu, po okresie prowadzenia pojazdu, a nie bezpośrednio po tym okresie, albo nie natychmiast po okresie prowadzenia pojazdu. To oznacza, że mamy do czynienia z katalogiem otwartym, katalogiem temporalnym, to znaczy nie zakreślił bezpośrednio legislator, w którym dokładnie momencie ma być ta przerwa odebrana, byle tylko odbyło się to po 4,5 godzinach prowadzenia pojazdu, dlatego że maksymalny wymiar prowadzenia pojazdu stanowi 4,5 godziny. Ale już legislator nie ustalił, że ta przerwa ma zostać zrealizowana bezpośrednio po 4,5 godzinach prowadzenia pojazdu, z czego można wyciągać wniosek z tej właśnie wykładni językowej, że możliwa jest sytuacja i możliwa jest taka konstrukcja, w której kierowca przez 4,5 godziny będzie prowadził pojazd, później przez godzinę na przykład będzie w dyspozycyjności, po czym odbierze 45-minutową przerwę, po czym rozpocznie na przykład maksymalnie 4,5 godziny kolejny okres prowadzenia pojazdu. I z wykładni językowej wynika, że jest to jak najbardziej konstrukcja dopuszczalna. Ale jeszcze obiecałem, że dokonamy wykładni, proszę Państwa, funkcjonalnej. Jest to co prawda wykładnia drugiego stopnia, ale jest to moja jedna z moich ulubionych wykładni, zasad wykładni prawa. Ona, proszę Państwa, sprowadza się do określenia roli, jaką nadaje się danej normie. Proszę Państwa, co jest taką nadrzędną wartością, której broni całe rozporządzenie 561? Otóż jest nią bezpieczeństwo, to znaczy dbało się o to, aby kierowca w możliwie najbardziej szerokim zakresie był odpoczęty i w związku z powyższym, aby ten jego transport przez niego realizowany był maksymalnie bezpieczny zarówno dla niego, jak też i dla innych uczestników ruchu drogowego. W związku z powyższym, proszę Państwa, tą wartością nadrzędną jest właśnie bezpieczeństwo. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że z punktu widzenia bezpieczeństwa, czyli z punktu widzenia interesu, jaki chciał zabezpieczyć i ochronić legislator, to byłoby najbardziej optymalnie, aby ta przerwa została odebrana możliwie najbliżej kolejnego, czyli tego następnego, na przykład drugiego okresu prowadzenia pojazdu, czyli niekoniecznie bezpośrednio po
pierwszym 4,5-godzinnym okresie prowadzenia pojazdu, prawda? A wtedy, kiedy połączymy te dwie wykładnie, czyli wykładnię językową i wykładnię funkcjonalną, które, proszę Państwa, jak widzimy, zabezpieczają, one są spójne, prawda? Czyli ta warstwa językowa z tą warstwą zabezpieczenia interesu, żeby powiedzieć, społecznego, nas wszystkich, uczestników ruchu drogowego, to może ta spójność tych zabezpieczonych interesów prowadzi do takiej konstatacji, że przerwa faktycznie może zostać odebrana niekoniecznie bezpośrednio po 4,5 godzinach prowadzenia pojazdu, ale, proszę Państwa, w ogóle po 4,5 godzinach prowadzenia pojazdu, byle tylko przed ponownym rozpoczęciem kolejnego okresu prowadzenia pojazdu. I taka jest, proszę Państwa, w mojej opinii prawidłowa odpowiedź w tej tematyce, w tym temacie. Jeżeli, proszę Państwa, ten odcinek Państwu się podobał, to bardzo proszę o łapkę w górę, tam obok jest taki dzwoneczek. Trzeba na ten dzwoneczek nacisnąć, gdy go Państwo wciśniecie, wówczas będziecie otrzymywać informacje o kolejnych moich filmach. Proszę Państwa, jeszcze zanim się z Państwem pożegnam, chciałem przypomnieć, że ponieważ przekroczyliśmy jakiś czas temu ponad 1000 subskrypcji, to dla wszystkich moich subskrybentów przewidziałem wspaniałą, niezwykłą nagrodę. Proszę Państwa, jak tę nagrodę odebrać? O tym mówi inny film, który nakręciłem. Możecie Państwo zobaczyć. Nagroda, prawda, dla subskrybentów. Mniej więcej taki jest tytuł tego filmu. Proszę go obejrzeć i postępować zgodnie z instrukcją, a wówczas nagroda Państwu się dostanie. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam do oglądania kolejnego filmu. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam. Do widzenia.